wystawie znawcom. Przygotowania do wystawy trwały od kilku miesięcy. Pomysł pokazania zabytkowych pojazdów w centrum handlowym bardzo spodobał się dyrektorowi Galerii MK Jackowi Sikorskiemu. Jak przyszedł pan Krzysztof do mnie z propozycją wystawy, od razu to podchwyciłem i praktycznie od 4 miesięcy cały czas dążyłem do tego, żeby ta wystawa powstała w MC. Właścicielem pojazdów, które można podziwiać w Galerii MK, jest przedsiębiorca Krzysztof Hędzel. Na ekspozycję składa się 12 samochodów, motocykle m.in. z lat 20. i 30. oraz rowery. Są samochody głównie odrestaurowane, wyglądające w stanie takim, jak praktycznie zachowane w fabrycznym stanie, i jeden samochód, który jest jeszcze nieodbudowany. Do tego mamy pojazdy typu motorower, rower z lat, no nawet ja bym powiedział, że z wieku XIX, bo to jest prekursor, jako pierwsze prekursory rowery, czyli bicykle. Pod ogromnym wrażeniem eksponatów na 2 i 4 kółkach byli przede wszystkim panowie, choć i panie nie oparły się pokusie zrobienia sobie zdjęcia przy samochodzie. Kiedyś lubiłem takim samochodem jeździć starym, bo jeździłem kiedyś taką starą Skodą Octavią, która miała tam chyba, no w tej chwili chyba z 50 lat, tam z 60 roku, nie? To było coś pięknego, no a tutaj są jeszcze takie, no ten model to jeszcze jest ładniejszy, można powiedzieć, nie? No tam też są ładne modele, nie? Także no sama radość popatrzeć na takie, po tylu latach, na takie samochody odrestaurowane. Super event w Koszalinie, w ogóle zorganizowanie czegoś takiego, coś wspaniałego, fajnie jest. Masz jakiś jeden, który szczególnie ci wpadł w oko? Oczywiście, tam na samym wejściu stoi fantastyczne Camaro, jest po prostu piękny. Jak już będę bogaty, sobie będę takim jeździł. No. Samochody, radioodbiorniki, zabawki i rowery znajdują się na pierwszej i drugiej kondygnacji Galerii MK. Wszystko można oglądać i fotografować jeszcze przez kilka najbliższych tygodni. I'm in heaven, and my heart beats so.